Cześć wszystkim, dzień dobry, cześć, 9 dzień września, zapraszam na przegląd techniczny, u mnie dokładnie 11.35, także spoglądamy sobie na wykresy jeszcze przed południem, myślę, że gdzieś premiera w okolicy godziny 12 nagrania będzie, może nieco po, a przechodząc do konkretów, w tytule pojawiły się kryptowaluty, bo chciałem tutaj zacząć od Bitcoina. Jeżeli sprawdzimy sobie tutaj schemat, który był prezentowany w ostatnim czasie, tutaj z interwału sesyjnego, w ostatnich przeglądach od dobrych kilku dni, dwóch, trzech tygodni pokazywałem ten układ po wybiciu z kanału. Tutaj niewiele się działo, więc jeżeli analizowaliśmy sobie sytuację z perspektywy interwału sesyjnego właśnie, czyli takiego w tamtym okresie, myślę, najbardziej właściwego, to też nic wielkiego się nie działo, nie było sensu tego zbytnio analizować, się zbytnio się zagłębiać, bo nic nowego się nie pojawiało, jeżeli chodzi o te o sytuację techniczną na Bitcoinie. Na tą chwilę, zobaczcie, pokażę to na sesyjnie oczywiście też widać, jaka świeca do tej pory dzisiaj została już ukształtowana, więc to zdecydowanie przekracza kilkukrotnie ostatnie wahania na tym rynku. I na tą chwilę, jeżeli ta zmienność wraca, ja bym tutaj przeszedł do interwału 4-godzinowego. Widzimy, że tutaj też w pewnym stopniu wcześniej zdarzały się podażowe takie mocne świece czarne, przynajmniej dwie w ostatnim czasie, czy to powiedzmy trzecia. Teraz jest ta kluczowa świeca wzrostowa z sesji azjatyckiej jeszcze, bo to jest świeca z godziny czwartej. Mamy silny strzał popytowy w okolicy 19.300, 19.400. No i na tą chwilę ten strzał popytowy jakby ustala kierunek na Bitcoinie na kolejne sesje, dopóki gdzieś nie będzie sygnału o zanegowaniu tego kierunku. A jeżeli taka zmienność się pojawia, to warto sobie też sytuację techniczną rozważyć z perspektywy mniejszych TF-ów, no mniejszych, nie mniejszych, bo to jest aż H4, ale w porównaniu z tym, co sprawdzaliśmy w ostatnim czasie, D1, to H4 będzie zdecydowanie mniejszym horyzontem czasowym. I tutaj już pojawiają się pierwsze schematy, ewentualnie podksięgowanie zysków z tego strzału popytowego, jeżeli ktoś takie pozycje trzyma, ewentualnie poziom, na którym może pojawić się większa reakcja ze strony sprzedających, z uwagi też na, czy przede wszystkim tutaj z uwagi na 38,2, czyli pierwszy współczynnik wewnętrzny, jaki nam tutaj na horyzoncie występuje, z tego swingu spadkowego, który gdzieś kształtowany był od sesji z 15 sierpnia, czyli nieco ponad, niecałe tutaj dwa, niecałe tutaj, niecały miesiąc, tak, czyli jakieś tam 3 tygodnie mniej więcej, nieco ponad 3 tygodnie. Potwierdzenie wyraźnie w postaci biegunowości obszaru, wcześniej tutaj wyraźne wsparcie nam było wyznaczone, jeżeli chodzi o kurs Bitcoina, to jest dokładnie 21 tysięcy dolarów i strzał podażowy, który wcześniej też pokazywałem z 26 sierpnia, jako ten argument, gdzie ta rzesza sprzedających, tutaj ci, którzy byli nastawieni na spadki, będą prawdopodobnie też próbowali bronić się jakby tych pułapów mniej więcej w okolicy 21 tysięcy dolarów, także do obserwacji i do obserwacji tutaj jeszcze na tą zdecydowanie sesję dzisiejszą, tak, bo patrząc na tą skalę zmienności, która w ostatnim czasie, teraz w ostatnich godzinach wyraźnie wzrosła, no jest to strefa tutaj, do której nam brakuje niecałe 200 dolarów, więc zdecydowanie poziom osiągalny na dziś, mam na myśli 200 dolarów w kontekście dzisiejszego szczytu, no trochę więcej w kontekście obecnego kursu, około 300-350. Spoglądamy dalej, rynek złota, tutaj myślę, że zobaczymy być może nieco szerzej, w zależności od tego, jak tu te poziomy nam się kształtują. Jeżeli chodzi o złoto, nie chcę jakoś bardzo też szeroko przechodzić, natomiast dosyć wyraźnie złoto próbuje tutaj wybijać nowe szczyty, po raz kolejny testujemy te okolice 1727, natomiast wspominałem, że z każdym kolejnym podejściem to prawdopodobieństwo wybicia dołem będzie tutaj rosło i spodziewam się, że tutaj obecna wycena jednak podskoczy wyraźnie powyżej 127, a takim pierwszą zaporą, która może stanowić kolejny opór dla notowań na złocie, to będzie kurs 1734 dolary za uncję, czyli jakieś 7,5 dolara w stosunku do obecnej wyceny, tak? Czyli tutaj raz jestem nastawiony prowzrostowo, a gdzieś dopiero pierwszy poziom, czy dopiero, no może jak na interwał 4-godzinowy to nie jest tak daleko, natomiast 1733-34, tam też warto zwrócić sobie uwagę, czy jakieś oznaki słabości się pojawią.
Przechodząc dalej, mamy teraz ropę WTI, natomiast nie będziemy sobie, myślę, wczuwali się mocno w ten szeroki schemat sesyjny. Na razie może to usunę, żeby gdzieś nie robić szumu, bo oczywiście nie jest to osiągalny poziom na sesję dzisiejszą, więc nie będziemy sobie za bardzo wnikali w ten schemat. Sprawdźmy układ oparty o największą korektę wzrostową, czy jeszcze ta korekta wybita nie została. Wydaje mi się, że nie, tak patrząc na oko najpierw. No nie została wybita, ale coraz bliżej tego poziomu się znajdujemy, tym lepiej, bo też mają to być scenariusze na tą sesję dzisiejszą jak najbardziej, żebyśmy nowy tydzień otworzyli z nowym rozdaniem, a żeby te scenariusze z dzisiaj były jeszcze z dużym prawdopodobieństwem do rozegrania w dniu dzisiejszym. Tak też myślę, że jest na tym wykresie WTI. Interwał jednogodzinowy i poziom cenowy 85,50, tak, czyli około 50-60 centów już tylko nam brakuje, więc zdecydowanie układ pod rozegranie na sesji dzisiejszej. Poziom FS100, silny strzał podażowy tutaj na świecy z 7 sierpnia, to jest środowa sesja amerykańska. Biegunowość odparta o ten dołek również z tej samej sesji, to są godziny poranne czasu polskiego. No i poziom cenowy 85,50, bardzo fajna techniczna strefa oporu na ropie naftowej, także to tak to wygląda. A patrząc na ostatnią tendencję, no wyłamanie tej korekty może gdzieś powoli nam otwierać perspektywę pod zmianę kierunku, tak, i ponownie gdzieś w te trzycyfrowe rejony cenowe być może będzie próba wygórowania kursu ropy, tak, zobaczymy, jak to się potoczy. Tutaj jakiś pierwszy sygnał może być to związany właśnie z tym poziomem FS100. Jeżeli wybronimy poziom, pojawią się dalsze spadki, to utrzymujemy trend. Jeżeli wychodzimy górą, no to oznaka słabości zdecydowanie nam się tutaj na ropie objawi. Przechodzimy dalej, przechodzimy do DAX-a. Przechodzimy do DAX-a, który wydaje się być na technicznym poziomie oporu. To jest dosyć szeroki schemat, bo z interwału 4-godzinowego. Natomiast widzimy, że po tym swingu spadkowym tutaj od 16 sierpnia do 5 września kurs niemieckiego indeksu próbuje mocniej odreagowywać. 12600 to był ten dołek, czyli około 500 punktów już jesteśmy wyżej niż to w przypadku sesji poniedziałkowej, tak? Bo to mieliśmy sesję poniedziałkową, otwarcie nowego tygodnia, okolice 12600. W dniu dzisiejszym po silnym otwarciu sesji europejskiej właśnie no zaczynamy testować to 38,2, tu mieliśmy silną biegunowość, tu mamy właśnie 38,2 z całego swingu spadkowego, wcześniej jeden wierzchołek zakończony silnym zrzuceniem, no i właśnie w dniu dzisiejszym powinno się rozegrać, czy ta korekta na DAX-ie zakończy się mniej więcej na tym pułapie 13,150, tak, bo to jest dokładnie, no 13,120, może przesadziłem z tym 50, czyli 13,120 punktów. Czy jednak wyjście górą i ewentualna dosyć spora zmiana sentymentu, tak, do obserwacji obecnie ta strefa 13,120, jeszcze tak się zastanawiam, czy interwałem takim decyzyjnym powinien być H4, czy H1 nawet, zobaczmy, jak to wygląda z H4, jeżeli miałbym się gdzieś odnosić, warto sobie zerkać na H1, jak te kolejne H1 będą się zamykały w kolejnych godzinach. Zakładając, powiedzmy, zamknięcie teraz pełnej czarnej, na pewno nie byłby to układ jeszcze, który skłaniałby mnie pod pozycje krótkie. Potrzebujemy jakiegoś kolejnego podejścia w formacji świecowych z długimi górnymi cieniami, bo po tych dwóch H1 z 9 i 10 na razie mocno popytowo to wygląda, także musimy tutaj coś, ten przystanek bardziej zaakcentować. Dobra, przechodzimy sobie jeszcze do rynku amerykańskiego, czyli indeks S&P 500. No i zobaczcie pewne rozstrzygnięcie na S&P. 161,8 mamy wybite górą, chwilowy przystanek, mocne wyciągnięcie ponownie i przy tym drugim podejściu już nie było wątpliwości, że zaczynamy budować większe wzrosty na S&P. I to też jest pewien impuls w kontekście DAX-a, że tutaj trzeba być bardzo uważnym, bo na tą chwilę powiedziałbym, że sentyment jest tutaj
w takim ujęciu pewnie lokalnym, popytowy, więc ta szansa na utrzymanie tego oporu na DAX-ie będzie, myślę, też w sporym stopniu zależna od tego, co będzie handlowane na S&P właśnie. I teraz tak, jeżeli chodzi o wyceny na amerykańskim indeksie, ja bym tutaj wziął pomiar ostatniej fali spadkowej po tej korekcie, największej korekcie wzrostowej, czyli ten dynamiczny swing, który wystartował tutaj na sesji z 26 sierpnia. Odmierzamy sobie z okolic tutaj 4200 punktów. 382 wcześniej gdzieś przez chwilę wstrzymało nam tutaj kurs na S&P. Kolejna jest 50, natomiast no, to jest po prostu mierzenie 50%, a zbyt wielu potwierdzeń tutaj na razie nie widzę tego faktu. Jak sobie tutaj dołożymy zewnętrzne mierzenie z ostatniego takiego pociągnięcia spadkowego, tutaj dynamicznego, które wyznaczyło nam ten dołek, to możemy szukać potwierdzenia 50 właśnie na zewnętrznym 127,2. W taki sposób byśmy sobie tutaj to oznaczyli. No i tutaj to składa nam się tutaj w ten klaster mierzeń już, więc to wygląda dużo, dużo lepiej. Dokładnie około 5-6 punktów rozpiętości, więc jak najbardziej technicznie możemy to w takie sobie ramy ubrać, czy taka precyzja jest tutaj jak najbardziej akceptowalna, jeżeli chodzi o perspektywę interwału jednogodzinowego. I kurs, który nas interesuje, 4050, 4055 punktów jako poziom oporu, czyli około 10-15 punktów od obecnej wyceny na S&P, tak? Czyli tak to zostawiam, jeżeli chodzi o najbliższy opór. Idąc dalej, no mamy w końcu wybicie na USDPLN-ie, czyli to, na co czekałem od dobrych kilku sesji. Mówiłem, że to 4,70 prędzej czy później zostanie wybite dołem i tak ta też sytuacja ma miejsce teraz. Spore prawdopodobieństwo jest tego, że wrócimy i w ramach biegunowości odbijemy się jeszcze od tego wybitego 3,82, od tego poziomu ZZB i tutaj jakby upatrywałbym też okazji pod zajęcie krótkiej pozycji właśnie, jeżeli ktoś na wybicie nie grał, to właśnie zagranie w postaci ZZB mogłoby być ciekawą opcją też tutaj. Natomiast jeżeli będziemy te spadki kontynuowali, to jak najbardziej struktura XABCD tutaj wchodzi w grę, oczywiście z punktem B na wysokości 3,82. No i docelowe gdzieś poziomy, no jest to oczywiście schemat na dzisiaj, natomiast docelowe też poziomy, które już wspominałem, 4,5750 i 4,5430, tak? No to są oczywiście dosyć odległe jeszcze strefy. Natomiast jeżeli będziemy realizowali taką strukturę XABCD, to gdzieś te rejony powinny być osiągalne. Na tą chwilę gdzieś jest drobny przystanek na 50, raczej nie upatrywałbym tutaj wyraźnego wsparcia, być może gdzieś chwilowo jakieś drobne odbicie. Może co innego z względem 6,18, mamy tutaj fajną biegunowość związaną z tymi dwoma wierzchołkami, więc gdzieś dopiero 4,63 mogłoby być tutaj wyraźniejszym wsparciem dla notowań, tak, jeżeli chodzi o takie średnioterminowe tendencje na USDPLN-ie. Przeglądam kolejne rynki z polską złotówką, na EuroPLN-ie nic. Funt, złotówka, wyjście dołem po drugim teście w punkcie D, także tutaj pewna perspektywa będzie się nam powoli zmieniała, ale myślę, że wrócimy sobie do tematu w nowym tygodniu. Podobna sytuacja, jeżeli chodzi o wycenę CHF-PLN, tutaj też nie będziemy się mocno zagłębiać w tym szerokiej perspektywie czasowej. Myślę, że weźmiemy sobie to na tapetę po otwarciu nowego tygodnia, tutaj rynek nam zdecydowanie nie ucieknie na tych szerokich interwałach. Przejdźmy na początek jeszcze do W20, bo to jest schemat, tutaj nam się rozgrywa, o którym mówiłem na początku tygodnia. Wspominałem o tej świecy tygodniowej wybijającej. Okolice 1428 zostały przetestowane, natomiast mówiłem o tym, że jeszcze nie skreślałbym tutaj tego poziomu związanego z zmierzeniem 786, a poczekałbym do zamknięcia tej tygodniówki, do zamknięcia tygodnia, czyli zamknięcie powyżej 1505 tutaj wchodziło w grę. No i coraz bliżej jesteśmy tego faktu. Poziom już jest wyższy na skali cenowej, bo to są okolice 1516-1515. No oczywiście mamy jeszcze dobrych kilka godzin do zamknięcia tygodniówki, więc można sobie tutaj zaobserwować. Czy z takiej tygodniówki warto zagrywać już pozycje długie? Moim zdaniem nie. Potrzebowałbym tutaj kolejną jeszcze mniej więcej
o podobnym kształcie, powiedzmy z dołkiem powyżej nieco tego, który się pojawił, który obowiązuje w bieżącym tygodniu, to by była idealna sytuacja, powiedzmy taki truizm, można by było to nazwać, czyli taka odwrócona głowa z ramionami, powiedzmy na świecach, tak, czyli jest pierwsza część, ta lewa część, powiedzmy to lewe ramię, lewy ząb, głowa i ta prawa część to prawe ramię, które również gdzieś buduje nam dołek w okolicy 1460, może trochę wyżej, może trochę niżej, to już jest kosmetyka, natomiast zamknięcie jest powyżej poziomu popytowego, powyżej 1505, no i to by był idealny układ. Natomiast oczywiście to jest schemat dla cierpliwych, schemat tygodniowego i nawet i zamknięcie teraz powyżej tego tygodnia nie przekonałoby mnie jeszcze do próbowania pozycji długich obecnie na WIG20. Weźmy jeszcze na szybko na tapetę główne pary walutowe. W przypadku euro-USD, jeżeli chodzi o ten szeroki interwał czasowy, mamy H4, no ale testujemy ciekawą strefę, bo to jest 50, poziom potwierdzony strefą ZZB 1.01.15, 1.01.17, tak? Tutaj po godzinie 8 na tej H4, 8.12 pojawia się podejście w te rejony. No i do ewentualnie zagrania potrzebujemy jeszcze powiedzmy kolejnej jednej, dwóch H4, no bo też to będzie układ pod średnioterminowy trade, więc potrzebujemy wyraźniejszego zahamowania i ewentualnie sygnałów świecowych, podażowych w okolicy właśnie 1.01.15, 1.01.18. W kontekście GBP/USD jeszcze, tutaj oczywiście też widoczna słabość amerykańskiego dolara, zarówno euro, jak i funt mocno zyskują w stosunku do USD. Jaką tendencję tutaj mamy, jeżeli chodzi o ten rynek? Sprawdźmy najpierw układ korekcyjny, bo wydaje się, że jesteśmy blisko wypełnienia lub już wybity ten poziom. No tak, mamy wybicie. Najpierw testowana strefa na początku, czy w połowie bieżącego tygodnia. Teraz to podejście z wyraźnym impetem nam wybija górą ten poziom oporu, który wcześniej obowiązywał. Jeżeli sobie zobaczymy pomiar ostatniego swingu spadkowego po zakończeniu tej korekty, która wcześniej była tam korektą największą, no to mamy obecnie na horyzoncie 50, która zaczyna być testowana na kablu, tak jak podobnie jak i na ETK-u, tak i tutaj na kablu, czyli na GBP/USD, mierzenie 50% na horyzoncie, poziom cenowy 1.1650, 1.1655. Wcześniej tutaj drobna biegunowość się objawia w postaci tego dołka, który wybity dołem stanowi wyraźny opór teraz, wcześniej wsparcie, teraz mamy opór po wybiciu dołem, no i mierzenie 50% i oczywiście ten ostatni element formacji świecowe, które mogą dopełnić tego schematu technicznego. Na tą chwilę jeszcze potrzebujemy wyraźniejszego podbicia i wyraźniejszego wyhamowania właśnie w okolicy 1.1650.